Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku The Sims 4 Challenge 100 dzieci, tutaj dzieciaczki ładnie nakarmione, teraz czas na ogarnięcie mamusi Laury proszę bardzo, idzie teraz do łazienki i za chwileczkę lecimy sobie zjeść coś, jakieś śniadanko jest godzina 10, no i trzeba zaraz zajść w ciążę, bo dzieciaczki są urodzone ale jeszcze, Opatrzcie, patrzcie nowo jak teraz jedzenia wyglądają po tym nowym dodatku, po tym nowym pakiecie, fajnie, dobra zjedzmy sobie tutaj jakieś jedzonko i zadzwonimy. Dzwonimy, zadzwonimy do Kolesia, z którym ostatnio gadaliśmy, zaraz go tu znajdziemy i mam nadzieję, że on będzie chciał być tatą. I on się nazywa Mirosław Pstro. Dobra, klikamy na telefon. Tu, tu, tu. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli i tego Mirosława tu szukamy. Oj, ale bym wzięła Adriana. Ale Adrian nie może być tatą. Nie, nie, nie. Wiecie co? Ja tego Mirosława w ogóle tu nie widzę, więc może spróbujmy o tako na niego kliknąć. Rozmawiaj, wyślij SMS. Rozmawiaj, nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, jaki plan na dzisiejszy odcinek? No na pewno ciąża. Chciałabym też zaprosić dziadka. Przecież e, Eli umarła, ale jej tata żyje. To jest, słuchajcie, Olivier z e, starej serii Labirynt. Także, no dzieje się, dzieje. Prosimy, żeby Laura ładnie sobie zjadła. Trochę to przyspieszymy ale się zrobiła teraz flirciarska, ale wiesz co, wiesz co, no ty do końca jednak zjeść nie możesz, bo tu jakieś dzidziuś ci płacze, tylko o, no widzisz, Wiktor, trzeba go chyba przytulić, pokołyszesz go, no dobra, chwileczkę, tutaj też nie rozmawiaj, idź do dziecka, dziecko jest najważniejsze, a ja sobie zerknę, może ktoś tu się kręci wokół, jakiś facet, o, są tu jacyś ludzie, słuchajcie, a jak, tu jest nasz brat Nikodem, tutaj jest ten Zane, który był, był byłym mamy Tutaj jest Markus, z Markusem mama chyba też dziecko miała, także ogólnie no dzieje się dzieje, może gdzieś na mieście kogoś zapoznamy, zaraz to zobaczymy, bez spiny mamy czas, najważniejsze żeby teraz dzidziuś był. W dobrym humorku. Chyba będzie ok, taką mam nadzieję. Oj, i kolejne płacze dobrze. Pokołyszemy i zaraz dokończymy jedzonko. W sumie nawet jesteś najedzona, więc nie trzeba. Może zaraz się przebierzesz i spróbujesz gdzieś tam wyruszyć. No bo tak jak widziałam, no, na tą parcelę nie możesz zaprosić tego gościa. Ale fura pojechała. Uuu, zobaczymy, może ktoś jeszcze na rybach jest. Brat. Brat tutaj sobie chodzi, Jerzyk. Fotografka, nawet lata, robię ostatnio zdjęcia, bardzo fajnie, że mamy taką pamiątkę, ja się tak mega cieszę, że mamy te zdjęcia. Aha, no i zobaczcie, czekajcie, włączę wszystkie światła, włączę wszystko i zrobię, pokażę Wam, co zrobiliśmy, o, zrobiłam troszeczkę remontu, tylko właśnie w mnie, że jak robię niskie ściany, to tutaj tego nie widać, zatrzymam i zrobię Wam na tabie, polecimy do przodu, o. Zobaczcie, zrobiłam taką nową ścianę z tego pakietu The Sims 4. Zjedzmy na Mieście. Ogólnie zrobiłam trzy filmy z tego, więc jak jesteście zainteresowani, to zapraszam. Więc nowa ściana jest. E, tutaj powiesiłam obraz, tutaj nowy fotel, nie, nową kanapę dałam. Tutaj jest również zdjęcie. No i tutaj dałam taki marmurowy blat, stolik i tak dalej. Także to tyle jest tych zmian. No dobra. Jak tam, Dziedziu się już wszystko w spokoju? Dobrze. No to co? No to lecimy chyba na miasto, może gdzieś się wybierzemy i kogoś poznamy już nie kończ, także zmień strój na codzienny jeden, no i lecimy, nie, nie wspominaj mamy, nie opłakuj, musisz być teraz w dobrym humorku, żeby zapoznać jakiegoś gościa, podróżujemy sama, ej, z tym trzewikiem, albo z tym pstro, hm, z pstro, bo my go chcemy tutaj, mam nadzieję, że on tutaj teraz się gdzieś pojawi, bo nie mogliśmy do niego zadzwonić, a teraz się z nami spotka na miejscu. Wiecie co wymyśliłam, że wybierzemy się do restauracji. Mamy tutaj nową knajpkę, więc może zaraz się tam wybierzemy, ale na sam początku chciałabym tutaj. Dawaj uwodzicielska poza. Lecisz z grubej rury, jesteś w lirciarska. Może jemu się spodobasz? Będzie dobrze? Tak? Daj łapkę w górę. Jest! Leci flirt. Dobrze, dobrze. No to pochwalimy mu strój i chodźmy jednak tutaj. Może poprosimy o stolik, wypijemy sobie winko. Nie będziemy tutaj jeść, bo Ty jesteś w miarę najedzona, więc e, dokładnie. Jakie flirciarskie zapoznanie? Restauracja i poprosimy o stolik, wypijcie sobie winko, pogadacie sobie przy świecy, przy stoliku. Fajnie będzie, także mam nadzieję, że on nam nie ucieknie. Miro. Mirosław, ja jeszcze sprawdziłam. On nie jest atom. On może jest do kogoś podobny, ale na bank nie jest. E, także tutaj jest strój, słuchajcie, oficjalny. Chyba tak trzeba. Czy tamten strój jego oficjalny jest, to ja trochę wątpię, ale mam nadzieję, że on do nas przyjdzie, gdy jak dostaniemy jakiś stolik. Spróbujemy go zawołać. Chodź. Chodź, gościu, do nas. Uwaga. Wypijemy sobie winko, poromansujemy. O, już jest przebrany. No dobrze, ale co to za oksy w ogóle? Chodź tam do niej, chodź zaraz jakiś stolik razem dostaniecie dla dwóch osób będzie? Dobrze, mam nadzieję, że tutaj nas gdzieś fajnie zaprowadzi. No, woła go. Super. I zamówimy sobie jakieś winko i będziemy siedzieć. Gdzie dostaniemy miejsce? Tutaj w rogu. Uuu, podoba mi się to. Będziemy tak troszkę oddzieleni, to będziemy mogli tu poromansować. To jest dla nas stół dokładnie. Usiądź. Proszę bardzo smacznego. Chodź Mirosław, chodź. Idzie do nas? Mam nadzieję, że tak. Siadaj, siadaj, usiądź razem. Usiądź razem, usiądź. Nie da rady? Dlaczego? A tu możesz usiąść? Dobrze. No i serduszka lecą. To ja myślę, że będzie fajnie, romantyczne. Pochwalimy wygląd, dokładnie, romantyczne. Ucałujemy. Wymienimy się numerami, żebyśmy mogli w końcu do niego zadzwonić, bo wiecie o co chodzi. I zaraz jakieś wineczko na pewno zamówimy, coś takiego. Rysuj, nie, zamów do stolika i poprosimy. Dla niego też zamówimy, bo w sumie zaprosiliśmy go na randkę. Z tym, że taka jest sprawa, że mamy mało kasy, ale możemy coś zaraz posprzedawać, bo trochę w nocy jeszcze zbierała nasza gościowa Laurusia. Także mamy trochę. Starczy na winka. <laughs> Mam taką nadzieję. No, zobaczcie. Czy ktoś do nas przyjdzie tutaj? Uuh. Dobra, poleciało. I chcemy wino. Niech będzie białe czy czerwone? Czerwone drogie a w sumie nie, zamówmy sobie dla mnie tak i dla niego też, no i będzie fajnie, co nie, dziesięć no to tak, nie wydaliśmy za dużo i możemy sobie tutaj gadać, fajnie, romantyczne klimaty, wiecie o co chodzi pierwszy pocałunek, to musicie wstać mam nadzieję, że się uda, tylko jak kelner przyjdzie, zamówimy i zaraz będzie pocałunek a, a to chyba kelner to czeka, się pocałują niech będzie i tak Poświrowali. Dobra. Chcemy zamawiać. Będą się całować. No jednak zrezygnowali. Mam nadzieję, że on sam się domyślił, o co nam chodzi. Tak mi się wydaje. Dobra, dajcie ten pierwszy pocałunek. Ludzie. Pięknie, pięknie. Flirtujemy. No i oczywiście gadka na podryw też się przyda. Dokładnie tak. I sobie tutaj usiądźcie razem. No, usiądź, usiądź. Bo tu ludzie stoją, tak się dziwnie patrzą. Babka w jakichś zielonych rękawiczkach tu stoi. My czekamy na nasze winko. Dokładnie. Mm, mm, mm. Dobrze Poślemy mu pocałunek Ach, ach Zdobądź następny poziom charyzmy Nastrój do flirtów Na pewno zdobędziemy, także mam nadzieję, że jakieś punkciki Tutaj e, do nas e, polecą Poślemy mu jeszcze raz, oczywiście Przyjazne no Nie, po co przyjazne <laughs> Wyznaj zauroczenie, dobra, niech będzie No i mam nadzieję, że to nasze winko zaraz przyjdzie Tu jakaś gościuwa idzie do nas Niestety bez jedzenia, bez picia. No ale wiadomo, tutaj się trochę czeka. Zobaczymy, co tam z naszymi żebami. Tu są za 10, to jest za 25, ta jest za 100. A ta jest za ile? Za dychę. Za dychę sprzedajemy i 100 i 25 rozmnożymy i może trochę będzie kasy. Zobaczymy, jak to będzie. <grym> Już jesteś w nastroju do flirtów. Ale na winko czekamy. Wypijmy winko i pójdziemy, słuchajcie, do nas do domu, go zaprosimy. Miejmy nadzieję, że on tutaj się zgodzi. Bazylia zioło, Dobra, sprzedajemy bazylię wszystko sprzedajemy, bo mamy naprawdę mało kasy, naprawdę. A jak przyjdą rachunki, to będzie jeszcze gorzej i teraz rozmnożymy sobie żabę z tą, która nam została i zostały nam dwie zastówkę. No to pięknie, I tak będziemy robić. I gdzie nasze jedzenie? Znaczy picie. Tyle mamy czekać na wino. Dobra, jest, przyszło. póki jeszcze nie jest w ciąży, to możemy pić sobie alkohol także jak najbardziej. Choć to się nazywa nektar wielokwiatowy. Mmm, super. Wypij. Czy możecie jakiś toast wzbić, coś takiego? Jestem ciekawa, czy można coś takiego zrobić. Postaraj się o dziecko w krzakach. Jezu, ja nie wiem, czy próbujemy to? <grywamy> możemy to spróbować. Po prostu możemy uznać, że oni troszeczkę się napili, wiecie o co chodzi. Troszkę tak było. Ej, ale Koleś, nie musisz tu nad nami stać. Restauracja. Przekaż pochwałę, dobrze, niech będzie. Niech będzie pochwała dla niego. A to taka babka czarnoskóra tam gotuje? Gdzie ona jest? Dobrze, tu ją mamy. Trochę dziwnie wygląda. Ciemne, ciemna skóra, blond włosy, no różnie, to bywa. No dobrze, no to co robicie w tych krzakach romantyczne? Postaraj się o dziecko w krzakach, można tak spróbować. I zapłacimy rachunek. Kurde, mamy zapłacić. Zakończ. Poświrowali, co? Poświrowali, ale w ogóle uwielbiam tą miejscówkę tutaj żaglówki pływają. Taka restauracja fajna nad morzem. Dobra, zaraz wrócimy po rachun rachunek zapłacić, tak? Czy my idziemy w te krzaki w końcu? Ja tak się zastanawiam. Chyba nie. Dobra, Misza o to, także chyba go trzeba zaprosić z nami. Dobra, podróżujemy, bo on zrezygnował z tych krzaków. No może to był głupi pomysł, faktycznie. Więc, 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 więc zaproś na randkę. Podróżuj, gdzie jest podróżuj? Dobra, słuchajcie, jednak wróciliśmy do domu. No, dzieciaczki wróciły ze żłobka, bardzo się cieszę. No i co, postarajmy się o dziecko z Mirosławem. Ja zrobię jeszcze automatyczne przełączenie, wszystkie światła. Jakoś ciemno w tym domu, aniby okna są, no nie? I tak ciemnica taka. Dobra, chodźcie, chodźcie tam do łóżka. Szybciuteńko, szybciuteńko. Czyli tak jakoś bardziej pod wieczór będzie kolejna ciąża. No okej, okay. dzieci pięknie śpią, widzę w żłobku się pięknie nimi zaopiekowali. No i po winku, dobre humorki mają i lecą koszulkę w czaszkę jaka. No i lecimy z tym tematem, zaraz zobaczymy, czy w ciąży Laura będzie. Jestem ciekawa, czy znowu będą bliźniaki, chyba po mamie ma ten fuks. Jeszcze nie jest, słuchajcie, w tym, nie ma tej cechy płodnej. Ja pamiętam, jak Eli to, kurczę, było tak, że musiała naprawdę długo czekać, e, aż będzie miała te bliźniaki, a co prawda, trojaczki to pod koniec swojego życia urodziła, także też, ale pięknie światło pada, fajnie. Dobra, zrób test ciążowy. Dokładnie tak. A, tu jeszcze jakiś obraz był namalowany. Coś tam jeszcze malowaliśmy, tak, że będziemy może sprzedawać to. No, Tak wiecie co? Tak stwierdziłam, że jest trochę czasu, także coś pomalował, żeby troszkę kaski zarobić. No test ciążowy też kosztuje, a ten Mirosław aż się tak przejął, że już czeka na nią tu w łazience. Dobra, jest za dwoje, pięknie, pięknie. Także no wyprosimy go, do widzenia kolego musimy się tu zająć sobą, słuchajcie przede wszystkim musimy trochę kasy też pozarabiać, także no tak to wygląda no niestety, takie są realia do widzenia, cieszy się on na pewno, przekaż mu tą nowinę i do widzenia, dokładnie no, także także tutaj jesteśmy sprzedamy obraz kolekcjonerowi ten był, właśnie ta nie kopię, nie, 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 nie. sorry Sprzedaj kolekcjonerowi, to już mieliśmy też, także też możemy sobie sprzedać kolekcjonerowi i to sprzedajemy, także trochę kasy nam tu przyjdzie, może zaraz sobie coś zjemy, rozmnażać żabki nie możemy, eee, no to wiecie co, zaprośmy tutaj dziadka, zadzwonimy, ciekawe czy przyjdzie, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli... Jest! Oliwier Zieliński. Patrzcie, jakiego młodego fagasa sobie mamuśka wyrwała. To jest niezłe. Zobaczcie, już jej minęła żałoba, także może w kolejnym odcinku pozbędziemy się tego pokoiku, przez co może troszeczkę więcej pieniędzy będziemy mieli. Zobaczymy, zaraz tutaj będzie. Także co? Możemy sobie wystawić jakieś jedzonko, sobie zjemy, może z nami właśnie Oliwier zje. Co byśmy mogli zjeść? Tą fritatę ze szpinakiem? No może tak właśnie. Jeśli on tutaj będzie pod drzwiami... O, jest! Siema! poplotkuj sobie z tatą, zaraz, znaczy z tatą. no tak, no bo to jest jej tata właśnie ja już tutaj mówię, co ja gadam ale w sumie dobrze gadam no i zawołaj na posiłek zjedzcie sobie razem, to jeszcze są to jest jeszcze jedzenie zrobione przez Eli więc w ogóle taka pamiątka po niej no nieźle, trochę mnie to dziwi, że tak strasznie ciemno jest w tym domu nie wiem o co chodzi, no tutaj akurat okna jakieś są hmm. a, bo już jest ciemno, jest 18, dobra nie ogarnęłam tego, chodźcie, chodźcie jeść Dawaj szybciutko wołaj na posiłek i sobie zjecie, bo ty jesteś głodna, troszeczkę tobie też chce się spać, ale jeszcze mam nadzieję, że uda się tutaj y, trochę pozbierać skałek, bo wiem, że gdzieś tu wokół domu są. No właśnie, właśnie. Chodźcie sobie, zjecie. Co tak żółto w ogóle. Trzeba te lampki trochę powywalać, bo tyle będziemy kasy płacić za te rachunki, że to głowa mała po prostu. O, a tu coś jeszcze zostało. Dobra, schowamy to do środka. Dobrze, bierz Oliwier, bierz. Mam nadzieję, że tutaj się zainteresuje dzieciaczkami i trochę z nimi posiedzi, jak właśnie Laura pójdzie trochę pozbierać skałek i tak dalej. No i pogadajcie sobie. Zapytaj o życie uczuciowe, zapytaj o porady dotyczące związku. Nie, bo tata twój yy, nie będzie ci podawał żadnych porad związkowych, ponieważ ty w związki nie wchodzisz, ty tylko musisz szukać różnych tatusiów. On chyba o tym wie. Narzekaj na potrawę. Ej, patrzcie, nowe interakcje takie z widelcami a propos jedzonka, ale raczej to nie jest. Entuzjazmy się posiłkiem? No dobrze, taki dobry. Ładnie w ogóle wygląda ten posiłek. Co, już jest dziewiętnasta, zaczynaliśmy o dziesiątej. Tak szybko ten czas leci. Masakra, co? No, takie to życie, słuchajcie, takie życie. Także oby Oliwier troszeczkę u nas został, znudzony jest, nie wiem dlaczego. Okaż podziw, no właśnie, to twój tata. Także jest naprawdę. Bardzo dobrym tatusiem. Czy ona jest w ogóle do taty podobna? Patrzcie. Tak trochę, co? Tylko nie ma oczu właśnie niebieskich. Tak chciałam oczka niebieskie, niestety. Ale tak z mortki, wydaje mi się, że tak. Z tatusiem jemy sobie fajnie, co? Dobra, tata zjadł. Ty już się prawie najadłaś, także dokończ, dokończ jedzonko szybciutko, wywalimy to, żeby uzyskać trochę pieniędzy. Wiktor ma wkrótce urodziny i Nina ma wkrótce urodziny. O, to może w następnym odcinku jakieś urodzinki zrobimy fajnie, by było co. Na razie dzieciaczki spokojnie leżą, nie śpią, ale leżą. Dobra, zjadłaś już ładnie, tak? Szybciutko, koniec, koniec, koniec. Bo ja tu chcę sprzątać, żebyś mi przypadkiem nie wywaliła. Każda kasa jest potrzebna. Dobra, niech tata zostanie, a ty leć tutaj za ogrodzenie i kopiemy. Czy to można podlać? Ewoluować? Ty nie możesz, ale wiem, że jakbyś miała wyższy poziom ogrodnictwa, to być może byś mogła ewoluować, bo właśnie one tak świecą. Tata został, tak, twój tata został, także bardzo fajnie. Niech tam sobie coś porobi, na co ma ochotę, a my zbieramy kaskę. Może żabki jeszcze rozmnożymy, może się uda świetnie bardzo fajnie, także no trzeba zbierać jakieś dzieciaczki, tu sobie latają no tak się nastrajamy już na ten klimacie kogo tu spotkaliśmy, Brad Pitt o, ciebie tu nie, minęli się udają, że się nie widzą, że się nie znają dobrze, dobrze, jeszcze brzuszka nie widać po niej dopiero jest, słuchajcie e, no dopiero się zaczął zaczął trymestr pierwszy a drugi jest za 7 nie 17, 21 godzin no to jeszcze długo, jeszcze długo Tatko coś tam robi, czy on idzie na ogródek? Mam nadzieję, że on usłyszy, jak dzieciaki będą płakać, bo jak nie, to będzie troszeczkę lipa. O, tu coś jeszcze jest do zbierania, zbierz plon. Dokładnie, tak jak patrzę, tu mało. No, ale zaraz szybciutko czymś się zajmiemy, co wykopałaś? Mapę skarbu sprzedajemy ją od razu. No, niestety, takie jest życie, że trzeba trochę tych pieniędzy zarabiać. Bardzo mi się podoba, że tak jakby od początku zaczynamy. No, oczywiście, była lekka pomoc mamy. No, wiadomo, no, e, tak by od początku nie zaczynała jak mama była milionerką, choć tak niedużo dostała, bo to przez dzieci wszystkie było rozdzielone. No, to wiadomo o co chodzi, że jednak troszeczkę tych dzieciaków było jej. Więc z tego względu no, aż tak dużo kasy jej się nie należało, ale tutaj niezależnie jej na kasie, tylko żeby wychować pięknie swoje dzieciaczki. Mam nadzieję, że Oliwier tu coś w domu się kręci. A, opłakuje, zobaczcie, opłakuje. Swoją ostatnią kobietę, no, a dzieci leżą grzecznie. Mam nadzieję, że nic się nie zacięło i że nie będą zaraz płakać, jak to czasami bywa. Wiesz co, nie wiem, czy ty dasz radę w ogóle pójść tam. Mam nadzieję, że tak, bo jakoś tak idzie powoli. Nie dość, że jest zmęczona. To jeszcze jest w ciąży, także jeszcze to sobie zbierzemy i już tutaj dalej chyba nie będziemy łazić. Bez sensu. W ogóle bez sensu tu się wybrałam, no bo trochę daleko, dobra. Tak, więc tak to będzie. No, także zbierzesz sobie to do końca ładnie pięknie i pójdziemy spać dokładnie no także słuchajcie widzimy się jeszcze rano tak w miarę w miarę krótko gram także jeszcze się rano odezwę coś tam porobimy na pewno no to co, słuchajcie, mamy tutaj poranek, szósta rano. Nie mogę spać, bo muszę grać. Nie, no żartuję. <gryz> Już jest wyspana nasza Laura. Tutaj oczywiście wyskoczyło nam dziwne powiadomienie na tablicy, że Wiktor jest głodny, jak nic tam nie pokazywało na ten temat. No ale cóż, no tak bywa. Także zjemy sobie od razu śniadanko. Pomyślane pod prysznicem jest, także bardzo fajnie. Jeden dzień, także musisz to zjeść, żeby się nie zmarnowało, bo najgorzej, żeby się jedzenie marnowało. Jak my za bardzo pieniędzy nie mamy, ale możemy od razu żabki rozmnożyć. Wiecie, co sprzedamy jeszcze? Pieczary. Patrzcie, tych pieczarek, one takie tanie. 20 simolonów, pięknie, coraz więcej, coraz więcej. Tak, patrzę, czy my tu nie mamy jeszcze czegoś. Mamy niby ten obraz, ale on tak mi się podoba, więc na razie go zostawimy na czarną godzinę. No, na pewno tego nie będziemy sprzedawać, który tu jest, który mama namalowała, bo jest naprawdę bardzo ładny. No i tak jak mówiłam, obrazów od mamy nie sprzedajemy, bo to jest największa pamiątka. No i jak tam twoja ciąża? Laurą, jak się czujesz? Powiedz mi tak szczerze, tylko drugi trymestr za 11 godzin. Ok. Zobaczymy, czy możemy tu dwie te. Dobra, nie sprzedajemy na razie żab. Na razie mamy kasę. Oj, coś, nudności ją zbierają. Słuchajcie, też takie miała powiadomienie właśnie, że jej się chciało troszkę wymiotować z tego względu, że ciąża. No ale nic dziwnego. A co tu stoi? Patrzcie, jakieś brudy ktoś tu postawił. Nie wiem o co chodzi, ale przynajmniej Hajś się zgadza, za wyrzucone. Dobra, tutaj dziecko niby nam płacze, ale też nic nie było. słuchać, także nakarmimy ładnie. Już kończysz prawie, co? No tak to z tymi dzieciaczkami jest i tak myślę, że bardzo dobrze sobie radzi jako mamusia bliźniaków, bo jednak no to, no to te dzieci czasami dają popalić, dają w kość. Jak nasz ogródek? Czy trzeba podlewać? Oczywiście, także zaraz się wybierzemy do ogródka. Widzę, że tylko Nina płacze, prawda? A Wiktor jeszcze nie. Znaczy mam nadzieję, że nie będzie, bo właśnie do niego wstawała w nocy i go karmiła, także oby było fajnie, wszystko ładnie i przyjemnie. E, brak rodziny, no nie wiem, no przed chwilą masz tutaj towarzystwa, na fula może po prostu za mamą tęskni, dlatego troszkę dziwnie, że ten e, nagrobek będzie tutaj, no ale co zrobić? No, chcieliśmy go tutaj mieć przy sobie zawsze, żeby był wystawiony, więc obawiam się, że po prostu Laura będzie często chodziła i opłakiwała, ale mam nadzieję, że jednak, jednak tak nie będzie. Co my tu mamy? Maluj na sztaludze, tu fajnie, na pewno pomalujemy, kupić zabawki, nie chcemy. Czy chcemy z kimś flirtować? Pewnie tak, zasieć, zasiać. No, może coś zasiejemy, zobaczymy. I który tutaj poziom? Słuchajcie, ogrodnictwa? Właśnie fajnie byłoby, gdyby był już kolejny. Niedługo będzie drugi, ok. A tutaj w aspiracji potrzebujemy bodajże czwarty, dokładnie tak. I ewoluowani, ewoluowanie roślinki, ale jeszcze też tego nie mamy. No cóż, no tak to bywa. Może sobie jakieś roślinki pozbieramy, może jeszcze kogoś tu spotkamy, także jak podleje, to niech leci sobie na skałkę i wybierzemy się tu. A to kto idzie? Kto, kto, kto? Jakaś babeczka. Mam nadzieję, że nie listonoszka. Ja tak się boję teraz, że przychodzą listonosze z rachunkami, na które nie mamy totalnie. Tak myślę sobie, czy tutaj ktoś jest, kogo moglibyśmy poznać. Tylko jakiś, a wiecie co, on dorosły, a on wyglądał tak z daleka, powiem szczerze, jak jakiś taki... Bardziej staruszek, tutaj jacyś ludzie chodzą, także może zaraz sobie kogoś zapoznamy, jak najbardziej. Tu lekarz idziemy, go znamy. On odbierał twój poród, dokładnie. Dominik Mazur. Hmm. Może do niego zagadamy, zobaczymy. Dobra, lecisz na skałki. No ta pani mnie tutaj, powiem szczerze, trochę niepokoi, bo się boję, że ona coś będzie od nas chciała. Mam nadzieję, że jednak nie. <laughs> Lecimy sobie na skałeczkę, żabki. Żabki, żabki rozmnożone, no i tak, i tak, może sobie właśnie poszukamy jeszcze jakieś przyjaciółki, może siostrę zaprosimy, żeby nam tutaj troszeczkę potowarzyszyła, zobaczymy kto wie, ale jak na razie właśnie chcę sobie tutaj troszkę pozbierać tych rzeczy, wiecie o co chodzi, brakuje nam trochę pieniędzy, także poszukamy żab jak najbardziej, tutaj sobie nie, nie podejdziemy, tylko oczywiście pozbieramy plony, no kopiemy, i tak dalej, i tak dalej, także może ja po prostu przerwę na chwilę nagranie i za chwilę się do Was odezwę, jak Laura to wszystko zrobi, żeby nie było nudy, no nie? I zobaczcie, kogo tu napotkaliśmy, wiedziałam, że ktoś tu przyjdzie, Eliza! Zapytaj, popraw jej humor, zapytaj, co u niej słychać i zobaczcie, co tutaj zebraliśmy, zaraz Wam pokażę, nowe żabki, tutaj pięć naszych, a te są nowe, za 30 od razu je sobie posprzedajemy, bo ich nie potrzebujemy, zadyszkę, zadyszaczkę, tutaj jakieś jedzenie, ale tego zaczętego może byś nie jadła. Pogadaj sobie właśnie z siostrą twoją, pochwalaj strój, fajna koszula, podoba mi się. O, koleś tu zrobił jakieś hot dogi, a co to za facet? Henryk Żubr, może jego zapoznasz, zabawne powitanie. Ale widzicie, kurde, dziecko płacze. Trzeba szybko zwijać się do domu, bo dzidziuś płacze, ojoj, oj, oj. dobra, szybciutko sprzedajemy to wszystko. Powitaj tego kolesia, żebyś go chociaż znała, żebyś później mogła do niego zagadać. Znasz już go? Henryk, Henryk. Jest? Jest już? Zabawne powitanie weszło? Dokładnie tak. Dobra. A tu siostra też? Nie, to jakaś inna siostra. Tak nie wygląda. Dobra. Miszo, to kto tu stoi? Kto tu stoi? Przecież dzieci płaczą, a ty zanim tam dojdziesz, co się dzieje? U kogo? U Wiktora. Czy trzeba go chyba nakarmić właśnie, bo on dawno nie był karmiony. Dobra, lecisz. Lecisz, maleńka, szybciutko, bo dziecko ci płaczy. Naprawdę mam nadzieję, że biegniesz. Biegnie. Patrzcie, jak zapyla do swojego dzieciątka. Kochana mama, Co? Dobra mama, choć nie powinna tak samych dzieci zostawiać. No ale dobrze, dobrze, wszystko jest OK. Jeszcze może Ninę przy okazji pokołyszemy, bo widzę, że się troszeczkę rozbudziła, ale głodna jak na razie nie jest. No, także, także tak, coraz lepiej, jak najbardziej do przodu cały czas lecimy. Jestem zadowolona. A zadzwonić do kogoś? No dobra, może zaraz zadzwonimy sobie. A do kogo by zadzwonić, jak myślicie? Może do... Eliza, myślałam o kimś innym, właśnie o Twojej siostrze, bliźniaczce. No właśnie, do Emmy zadzwonimy. Bliźniacz, czy czy, czy 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 Nie mogę się wysłowić dzisiaj, no ale cóż. Tak to bywa. Dzieci nie ma. Tutaj też za bardzo. O, tu jest Twoja siostra jedna. D Daria, tu kolejna. Marta, chyba, jak się nie mylę, co? Marta. No właśnie, a Ty, Marty, nie znasz? Musisz się zaraz powitać. Przyjazne powitanie. Mam nadzieję, że tu poczeka na Ciebie. Dobra, nie koło już tego dzieciątka, bo w sumie jest w dobrym nastroju, więc może go nie wybudzaj. Całe szczęście, że Wiktor poszedł spać. Mam nadzieję, że Marta tutaj będzie, bo chciałabym właśnie, żeby też zapoznała swoje rodzeństwo, którego nie miała okazji poznać. No wiecie no. Jednak jest najmłodszą córką. No to trochę zaległości ma nasza kobietka. Już, już, już koniec tego. Chciałam, żeby tu weszło. Dobra. Kończ, 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 gdzie jest Marta? Mam nadzieję, że gdzieś ją złapiesz jeszcze, żebyś na, za nią nie szła tak daleko. Jak ona gdzieś uciekła i ty za nią idziesz, nawet nie wiem gdzie. Tutaj nie ma. Hm. Nie mam pojęcia, dobra, poczekam. Dobra, dobra, jest Marta, super. Także oczywiście porozmawiajcie sobie o sztuce, dokładnie. Popraw humor. Musisz poznać swoją siostrę, pochwal szczerze, to Twoja siorka, trochę jej się przytyło. Tak właśnie myślałam, że ogólnie Marta może być zastępczynią, ale jeszcze udało się Eli urodzić troszkę dzieciaczków. Także tak to jest. Na początku właśnie myślałam, żeby nasza Laura miała brązowe włosy. Też fajnie w nich wyglądała, ale jednak zdecydowałam się na blond. Myślę, że brąz może kiedyś pofarbujemy. O i Daria idzie wyrzuca śmieci. Coś tam widzę jakieś grille chyba były robione, co? Zapytamy o zawód. Ciekawe jestem, co tam ona robi. Trzeci poziom charyzmy. Opowiedz dowcip, dobra, zaraz opowiemy. Więcej opcji, zabawne. E, opowiedz śmieszną historię: dowcip o kaczkach. O, dokładnie tak. Laura dowiedziała się, że Marta pracuje jako dziennikarz w miejscu o nazwie Wydawnictwo Mors. Ale fajnie, widzicie, dziennikarką jest. Bardzo fajnie. Co my tu mamy? Żabkę byś chciała? Wziąć nową żabę? Fajnie, no to na pewno zaraz sobie zbierzemy. Właśnie w sumie jesteśmy przy żabkach, ale one tu były ostatnio zebrane, więc hmm, trochę pustki, tak szczerze powiem. No ale cóż, dobra, Choć teraz troszeczkę pozbierasz tutaj plonów, trochę hajsu nadrobimy. A jak, a jak? Dobra, naprawdę muszę już iść, no my też musiałyśmy iść, także fajnie. Co ty robisz dziewczyno? Może to nasza siostra tak rozwaliła w sumie? Tak krzyczę na kogoś, jakąś obcą kobietę. Tu się może jeszcze obrazić. Kwiaty Brazylii, nie wiem, czy to zbierać. Zobaczymy, co tu jest do zbioru. Jest żaba! Zaraz będziemy ją zbierać. Tylko nam zniknęła ta żabka. No niestety, no niestety. Tak to bywa, pozbieramy sobie plonki. A nie, zebraliśmy już tamto za 50, fajnie. Jestem ciekawa, kiedy nasze dzieciuczki będą, słuchajcie, już w stanie do postarzenia. To by było fajne, żeby już tak niedługo, co? Co tutaj zbierasz? Żabeczka. Jeszcze to sobie zbierzesz akurat. No, także wiecie co, tak się nie spodziewałam, że tu będą jakieś rzeczy, a jednak są. Kurde, fajna ta chata. Może kiedyś w niej zamieszkasz. Kto tu mieszka w ogóle? Zajrzymy sobie, tak? Zrobimy takie wiasne chaty, podgląd. No, ładnie w środku, co? Kurde, tak ja nawet nie pamiętam, kto tutaj mieszkał. Naprawdę bardzo ładny dom. Ja takie domy czasami znajduję w tych simach, że to po prostu głowa mała. Czasem naprawdę fajne rzeczy się znajdą. Dobra, tutaj mamy za 35 żabkę tygrysią. Sprzedajemy, sprzedajemy, nadrabiamy hajsy. Patrzcie, już mamy kaski. Fajnie. Musimy kupić tą cechę oszczędna. Wtedy będziemy jakieś rabaty dostawać. Ej, patrzcie, kto tu jest. Nas też nie widzi. Pstroczek jeden. Pstro w ogóle sobie zapiszę, że to jest tata, żeby żebym nie zapomniała uzupełnić opisu to status. Wszystko musi być zapisywane, bo powiem szczerze, że. No, bywa, bywa ciężko, dobra. Słuchajcie tak, co tu się dzieje? Skorzystać trzeba. No, to jest łazienka, także fajnie, fajnie, bliziutko. Może jakąś rybkę wyłowimy, co? Tutaj przecież ryby można łowić. Fajnie, na obiad, żebyś miała dokładnie. Idź na ryby. Jakie siedzonko niby je ale my chcemy swoje. Przecież można tutaj też y, z drzewek zbierać. Zapomniałam o tym wszystkim. Jestem jakimś takim tłuczkiem. Bo dawno nie zbieraliśmy, co? Tak mi się też wydaje, że dlatego. A tu kto? Szpilka. Muszę posprawdzać, muszę powyprowadzać wszystkich tatusiów zaległych, żeby mieć trochę miejsca, bo naprawdę jest cała mapa zawalona domkami. Powiem szczerze, że mało, mało jest miejsca, żeby cokolwiek innego tu umieścić. No i niestety nici z naszych rybek, bo trzeba wracać do dzieciaczków. No w sumie troszkę ta mamuśka jest taka poświrowana, wiecie o co chodzi? No. Trzeba nakarmić linkę. Dobra. Bo tak, bo w sumie był karmiony Wiktor, a Nina nie. Tobie się trochę chce spać, trochę chce się tobie jeść, więc wiecie co? Zrobimy tak, że po prostu y, pójdzie na drzemkę nasza Laura. Na początku sobie jednak zje fritatę ze szpinakiem i pójdzie sobie spać. Niech się zdrzemnie. No i tak zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, y, że tutaj Laura będzie w lepszym humorze, jak się obudzi, bo tutaj coś jej doskwiera. A toaleta, okej. Okay. No w sumie jest, jest nawet okej. Okay. No ale musisz polecieć do domu. Do swoich dzieciaczków. No, żeby tak nie było za długo, żebyśmy mogli mieć tutaj pole do popisu w kolejnym odcinku, żeby też się coś działo, no to na pewno coś tam porobimy ciekawego, dajcie znać, jakie miejsce może odwiedzić, albo kogo odwiedzić z rodziny, albo kogo zaprosić tutaj do nas, na pewno skorzystam z Waszych porad, zapraszam Was do subskrybowania kanału, na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, żeby nie ominąć żadnych nowych filmów, bądź nowej serii, która niedługo się pojawi, no i łapkę w górę, jeżeli się podobało, możecie też napisać koniecznie w komentarzu propozycje na imionka dla nowych dzieci Oczywiście sprawdźcie opis, bo tam już jest wiele imion, które były użyte, żeby się po prostu nie powtarzały. Zobaczymy jeszcze pod koniec, który to trymestr. Słuchajcie, drugi trymestr za 0 minut i już mamy trzeci trymestr za 24 godziny. Także myślę, że w kolejnym odcinku może będzie, może będzie, słuchajcie, właśnie poród. Brzusiu już nam się pojawił, już go widzimy. Dobrze, ja dziękuję Wam za oglądanie, buziaczki, do zobaczenia. Pa, pa!